Siema Lukas! Siema! Jak tam u Ciebie? A bardzo dobrze. Jest to druga część wywiadu z Tobą, co nie? Oj tak. Dobra, tam wiesz, bawimy się w pytania do Ciebie. No dobra, spoko. Okej, okay. No to zaczynamy. No to dawaj. A więc lecimy z pytaniami. Żuwik? Żuwik. Okej. Okay. Co myślisz o tym krajobrazie? Bardzo ładny. Bardzo ładnie? Tak, bardzo ładny. Okej, okay, super, super. Bo w ogóle tutaj jakby ktoś sobie postawił, wiesz, dom, zrobił, wiesz, takie rancho, to uważam, żeby było mega. Oj, tak. Tam dalej mega. Jest, wiesz, sklep, tak, nawet są sklep. Dwa sklepy. No, dwa. Jeszcze dalej jest trzeci. Trzeci? No. Trzeci sklep. Okej, okay. Więc Lukas, myślisz o przyszłości, żeby mieszkać w bloku, czy bardziej w domu? W domu. W domu, okej. Okay. Dobrze, no to tak, czy chciałbyś mieć pole, wiesz? Tak. Zajmować się pole, nim, dbać pole, o to wszystko. Dbać o nim, gospodarować. No i uprawiać, wiadomo. No tak, tak, wiadomo, wiadomo. Okej. Okay. Czy nie boisz się, wiesz, no bo to jest. To nie jest łatwe, no nie? Nie boisz się wyzwań? Nie, nie boję się wszystkim. Wyzwań. Nie boję się wyzwań. Bo na pewno w tym wszystkim są. Różne wyzwania, no nie? Nie boję się. Okej, okay. Dobra, no to przechodzimy dalej. Lukas, piękny widok. Powiedzmy tamtą, jedziesz sobie tutaj. No. Brum, 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 widzisz to piękno. Tam twój dom i taką ścieżką jedzie, wyjeżdżasz, wiesz. No. Ze swojej posesji, ze swojej posesji. To jest mega po prostu, to jest no. Mega. Że jak wyjadę stamtąd do mojej posesji, stamtąd wróbym patrzył, to jest kurczę ładny. Gdybyś tam patrzył. No, to właśnie tam to było. No, ale tak mega. Ci, no, ale tak ci powiem. No. I polecę ci tak. Pracuj ciężko, żyj, wiesz, marzeniami i po prostu je spełniaj. I dzięki. To jest najważniejsze. Dzięki, bro. Spoko, spoko. Więc takie kolejne szczegółowe pytanie do ciebie. No. Pytanie, które. Nie mogę się zaczekać. Pytanie, które za chwilkę usłyszycie. Okej, okay, Lukas, słuchaj. A czy nie chciałbyś mieszkać w miejscowości, gdzie masz dom, wiesz, masz posesję, masz pole, no nie? No. I powiedzmy, jedziesz sobie, tam są, wiesz, inne domy obok ciebie, inni ludzie mieszkają po prostu obok ciebie. No i powiedzmy, w tej miejscowości jest bar. Wchodzisz sobie do baru. Siadasz jak w Stanach Zjednoczonych, powiedzmy przy barze siadasz, prosisz, nie wiem, o piwko, jakieś jedzenie, wiesz. No rozumiem, no na przykład rozumiem. Mi się takie coś marzy na wsi, żeby, wiesz, żeby wieczorkiem, wiesz, bardzo pojechać do baru. W takim miejscu, obok sąsiada, po drugiej stronie też sąsiada, a tam na plus jedziesz sobie, a tu już bar, a, tak? Bar. Tak. No tak, i powiedzmy bardzo tam przychodzą, przyjeżdżają, powiedzmy tak, wszyscy mieszkańcy, chciał, no ja? Bardzo bym chciał. Fajnie, wiesz, tam. Wszyscy się znają, no nie? I bym ciebie zaprosił. Nie no, dzięki, 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 bro, chciałbym, dzięki. Postawiłbym ci piwko. Kusząca propozycja. No, no. Fajnie by było, jakby jakieś dziewczyny przyjeżdżały, co nie? O, to jest bardzo ważne. Ty, kamerzysta. Nawet kamerzysty bym postawił. Nie ruszaj tą kamerą. Jak powiedziałem o dziewczynach, to mu... Muszka usiadła. Kamerzysta też postawię piwko, spokojnie. Takie zerówka. No. Dobra, przechodzimy do Dobra. Kolejnych pytań. Co byś zrobił, jak byś od rodziny dostał na posesję? Ej, Lukas, ja to jako twój wuj, zobacz. Podaruję ci konia i opiekuj się nim. A gdzie tam nie ma koni? Co ty, kamerzysta? Byś się potrafił opiekować koniami? Ciężko. Czemu co? Nie? Czemu nauczyłbyś się, no tak, ja. Czemu nie? Ja gdzieś tam na YouTube byś oglądał jakieś poradniki, co nie? Tak, nie, to nie ma sprawy. Okej, okay, Lukas, ostatnio mówiłeś coś o szkole. Planujesz iść, czy tak. Jednak rezygnujesz? Planuję iść do tej szkoły, do no. Tej rolniczej. No dobrze. Ja się nie poddaję. Trzeba się uczyć. Ja się nie poddaję. No. Walczę do końca. Trzeba się uczyć czegoś nowego zawsze. Tak jest. No. O! Co to tak zrobił? Patrz, jak to się robi.
A mi chodziło o to, że rzucasz i że ktoś tam sobie dalej powiedzmy leży i au. Pokażę Lukas, ci. pokaż po prostu. Pokażę mu jak to się rzuca. Patrz i ucz się. 1 metr. Ja już zauważyłem dokąd. Czekaj, jak ja rzucę, jak ja rzucę to gościowi, to gość będzie jechał Fiatem. Uff, kamień leci. Dobra, to wyzwanie. O, mój brzuch. Patrzcie i uczcie się. Ho, ho. Ale całkiem wysoko rzucił. Może niedaleko. Ej! Przechodzimy do pytań. Co ty robisz? No dobrze, tak no się, co ty robisz? Tak się rozpędziliśmy się. A ty specjalnie tak już zrobiłeś. Chciałem, żeby się. No, ale fajna zabawa. Dobra, okej. Ej, zostaw to, zostaw! Ej, zostaw to! Mam ostatnie 2 kamienie. Dobra. A nie, ty wybierasz ode mnie kamień. Dobra. No, dobrze, że wyrzuciłeś. Więc tak, wybieraj. Dobra, ten bierze. Wziął lekki, zostawił mi ciężki. Myślałem, że weźmie tego. Dobra. Okej, więc robimy wyzwanie. Mała przerwa od pytań. Robimy takie wyzwanie. Kto teraz daleko? Ostatecznie i przechodzimy do pytań. Ja myślę, że kto w życiu tam dodaje tam do tego traktorzysty. Od razu przez okno. Nie no, żartuję, nie. Żartujemy przecież. Dobra, dajesz. Trzeba podmuchać. Ole cię pełk. No mówiłem, zostawił mi najgorszy kamień. Dobra, to teraz ja. Jełop. O, to... Dobra. Pokażę wam jak to się rzuca. Chyba tak samo albo przebiłem. Czy ty, dobra, już przechodzimy do pytań. Rzuć ostatni raz. No, rzuciłeś. No, rzuciłem. Okej, okay, Lukas. Kupa śmiechu. Lukas. No. Gdyby był ten bar i miałbym urodziny, albo ty byś miał urodziny i powiedzmy byśmy sobie tam jednego pili, 2, 3. No, mówię, dawaj Lukas, dalej. Dawaj, dalej, jeszcze bar otwarty 2 godziny, mamy czas, dawaj jeszcze przez godzinkę. Tu nie ma sprawy, bym powiedział. Stawiam ci piwo. A co byś ty robił następnego dnia, jak się budzisz? O nie. I powiedzmy, jadę. Nie ma kluczyków, a ja u siebie w domu. Imbecy. Ale bym powiedział tak. Pewnie byś przyszedł do mnie, co? Że nie ma kluczyków? No, bym przyszedł. A ja bym ci taki żart zrobił na tydzień. Nie, co ty? Ja nie widziałem twoich kluczyków. Gdzie? A gdzieś tam, wiecie, w szafce kluczyki sobie leżą. A ja bym powiedział, że jadę po twoje piwo. Od razu bym oddał. No! Mam cwaniaka! Mam cwaniaka! Dobra, wjedziemy się już za chwilę. Lukas, umiesz pływać? Tak, umiem. No to wskakuj. Już nie. Dobra, wiesz. Okej. Okay. A mam takie pytanie, takie, przepraszam. Ty też umiesz pływać? Umiem. No to co ty na to czego skakasz? A ty myślisz, że ja bym skakał za tobą, jak... Nie. A ja bym miał na przykład piwo? To poszedłbym sobie do sklepu kupił, co tam. Albo gdzie tam wziął piwo? Cześć, Lukas! Ale na przykład mam trzy piwa. W kieszeni. No to... No? Co tam piwo? Samochód jest. A masz kluczyki? Wiesz co, poczekaj, bym cię przetrzymał, wziął kluczyki? Płyń sobie dalej. Ale nie mam tutaj w kieszeni, tylko mam tu. Głęboko. Aaaa! Jaki cwaniak! To ale, wiesz... Idźcie. Idźcie i... Słuchaj, Lukas. Dobra. A gdyby była zima, tu byłby lód. No. I byśmy coś kupili do zjeżdżania. Zjechałbyś? Zjechałbym, a później bym się zatrzymał. To życzę ci powodzenia, wiesz? Bo dodatkowo bym jeszcze, wiesz, gdzieś tam pod spodem, powiedzmy, bym kluczyk te takie kółeczka dodatkowo i po śniegu, jakby te kółeczka, powiedzmy po śniegu, aby było tutaj naprawdę ślisko, albo gdzieś tam na końcówce ślisko, to nie wiem, czy byś się zatrzymał. Nie, zatrzymałbym się.
Chyba, że lód by był na tej wodzie. Chociaż nie wiem, czy by pod tobą by wytrzymał. Bardzo śmieszne. O, co tam płynie? Łabądź. Łabądź nas odwiedziła. Chodź tu, kamerzysta. Pokaż. No, takie zbliżenie na 5, powiedzmy 0. Jest tutaj. O, widzicie? Ty, muszka, cicho. Pyk na 2-0 i jedyneczka. Dobra, przychodzimy okay. Zapytać. Lukas, teraz porozmawiajmy trochę na temat kosmosu. Mam takie 5 pytań. Czy chciałbyś polecieć na planetę Mars? Może tak. Bo wiesz, byłoby bardzo ciężko, żeby tam się dostać. No i to grozi... Wiem, niestety utratą życia. Wiem. Okay. A ty byś chciał polecieć? Ja oglądałem film, który nazywał się... Kurczę, jak on się nazywał? No. Zrobimy pauzę, pomyślimy. Ten film nazywał się Marsjanin. Obejrzałem go, wiesz co? Nie chciałbym. Chyba, że to byłoby już bezpieczne, gdyby była tam jakaś już, wiesz, kolonizacja, wiesz, no. Jakby były właśnie tam o tym bazy, mówię, wiesz, że jakby było takie bezpieczne, żeby ktoś, to bym na stronie bym poleciał. Ty tak samo. Kamerzysta tak samo by poleciał z nami. Okej, czy myślisz, nie, inaczej, czy wiesz, że jest taka galaktyka, która nazywa się Andromeda? Andromeda. Ciężkie byłoby pytanie, ale... Ale czy wiesz, czy taka galaktyka istnieje? Nie. Nie wiesz tego? Nie wiem. Istnieje. Jest to naprawdę twój błąd, bo istnieje galaktyka Andromeda. Nawet zrobili taką gierkę, jak Mass Effect Andromeda. Miałem tą gierkę, przechodziłem sobie na PlayStation 4 i była naprawdę super. Powiem ci, że galaktyka Andromeda no jest bardzo daleko od nas, ale chyba słyszałem też, że ją można teleskopem czy tam czymś zauważyć, dostrzec z naszej planety. Tak słyszałem, ale czy to jest prawda? Niestety nie wiem, piszcie jak w komentarzach. Jak ktoś, to kupimy teleskop i będziemy patrzeć. Teleskop, no, to będziemy się patrzeć. Może jeszcze, może na gwiazdy się popatrzymy. No spoko. Co, popatrzysz na gwiazdkę i co, zielonego ludzika zobaczysz, jak sobie patrzy na nas i nie, mówi, no, może ha, jestem na górze! Może nie zielonego, może nie będzie. Ty, tylko żeby na nas... Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem. Okej, więc tak, był Mars, była galaktyka, czyli to było drugie pytanie, teraz trzecie. Czy interesujesz się lub interesowałeś się tematem kosmosu? Nie. Nie? Okej. Rozumiem, no to czyli będzie takie łatwe pytanie teraz. Co byś zrobił, jakby cała ludzkość miałaby, wiesz, uciekać z Ziemi w kosmos? Byś uciekał razem z nimi, czy chciałbyś już tutaj zostać i, wiesz, niestety chciałbym zginąć? Chciałbym tutaj zostać. Chciałbyś zostać i zginąć? Albo powiedzmy być jedynym człowiekiem na planecie Ziemia, dopóki jakaś coś tam nie przyleci i nie pyknie i wszystko bum bum bum. Bym zginął po prostu. Ja bym poleciał z tym statkiem. Chciałem zginąć. Kurde, w taki idiotyczny sposób? Trudno. No dobra, okej, ostatnie pytanie. Co myślisz o tych, którzy chcą naprawdę kolonizować kosmos, to tak się mówi? Tak, dobrze. Co myślisz o takich ludziach, wiesz, oni chcą kolonizować kosmos, mieć tam baz, wiesz, zakładać, wiesz. Tak. Ja mam takie, w ogóle, wiesz, takie właśnie myślenie, że gdzieś tam za, nie za kilka lat, bo za kilka lat to nie będzie możliwe, ale może kiedyś, będziemy kolonizować, wiesz, kosmos, będą bazy miasta na innych planetach, tylko nie wiem, czy to będzie w układzie słonecznym, czy wiesz, czy gdzieś poza naszym układem. Tak. Bardzo dobrze, że to oni tak wymyśliły. To poza drogą mleczną. To jest bardzo dobry pomysł.
i tak czy nie trzymam kciuki na nich, za nich. No, tylko wiesz, dobry pomysł. Bardziej to, to bardziej te już to, te efekty były dobre. No, dobry pomysł, ale wiesz, bardzo ciężko. Wiem, to jest no. Ciężkie, ale więc pozdrawiamy NASA. Tak jest, trzymamy kciuki, żeby poszły im do góry. Bo może kiedyś zwiedzimy pół świata. Tak jest. Razem z kamerzystą. Dobrze jest. Dobrze jest. Kurde, po siłowni. Po siłowni, nie ten okay. Po siłowni. Dobra, to teraz idziemy na temat. Na temat, ale to już w kolejnym miejscu. Jak tam Lukas, jabłka? Dobrze? Dobrze. Jak